Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj kolejny raz praca i dzisiaj taki werset, który myślę jakoś tak niekoniecznie się łączy domyślnie z pracą, ale wydaje mi się, że mówi o pewnej ważnej cesze pracy, mianowicie dyscyplinie i otwartości na korektę. Przy powieści Salomona 13 rozdział, werset 1 mówi: mądry syn lubi karność, lecz szyderca nie słucha karcenia. No, karność i karcenie są podobnymi pojęciami, chociaż są trochę czymś innym. Mądry syn lubi karność. Mądry, czyli taki, który właśnie potrafi połączyć tą rzeczywistość twardą z zasadami, które gdzieś mu wpojono. I karność, albo zdyscyplinowanie, albo innymi słowy, uległość korekcie również. No bo ta karność oznacza, że ktoś nas czegoś uczy, ktoś nam coś wpaja, ktoś nas zmusza do tego, żebyśmy opracowali, czy przygotowali, czy wypracowali tak naprawdę ostatecznie jakiś sposób działania, jakiś właściwy ruch, właściwą metodę, poprawny sposób zadziałania, wykonania czegoś. No to właśnie jest karcenie, żebyśmy jakby byli podatni na to, żeby właśnie, tak jak tu jest powiedziane negatywnie o szydercy, że szyderca nie słucha karcenia. Szyderca to jest człowiek taki, który właśnie zamiast jakby przyjąć, że może mu coś nie wychodzić, że ktoś, kto mu radzi, zrób to tak, a nie tak, zrób to inaczej, popraw to, to nie jest jakimś wrednym parszywcem, który go nie kocha, tylko po prostu jest to ktoś, kto się na tym zna, ktoś, kto mu albo zależy na tobie, albo po prostu zależy na wykonanej pracy i w tym momencie też nie wprost zależy na tobie, no bo jakby ostatecznie sprawia, że jesteś lepszym pracownikiem niż jesteś obecnie, a więc kiedyś mam wrażenie w ogóle, no były te wszystkie stopnie, tak, jacyś tam czeladnicy, mistrzowie, żeby trzeba było w ogóle jakiś tam zrobić egzamin na czeladnika, potem czeladnik ileś tam lat pracował, żeby być mistrzem. Jakby było to takie poczucie tego, że wysiłek i czas jest konieczny do tego, żeby być naprawdę dobrym w czymś. Mam wrażenie, że to jest coś, co dzisiaj się gdzieś nam zagubiło, że w takiej nawet ludowej, czy takiej powszechnej mądrości, pewnym takim przekonaniu, które funkcjonuje w społeczeństwie, jakby właśnie no mamy dzisiaj takie przekonanie, że nie wolno nikomu na nic zwracać uwagi, bo to jest nieładne, to jest krzywdzące, to może zniszczyć tej osobie jakieś poczucie własnej wartości, może sprawić, że się załamie i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście jakby w pewnym sensie to rozumiem, to znaczy na pewno nie jest dobre, kiedy ktoś karci w sposób taki bezlitosny, szyderczy, krzywdzący, pogardliwy i tak dalej, i tak dalej. No to jakby nie o to chodzi, żeby kogoś wyśmiać i wydrwić. No ale z drugiej strony złem i głupotą i ostatecznie przekleństwem jest nie wprowadzać korekty. Znaczy to jest po prostu, no to wskazujemy się na to, że jesteśmy na poziomie zerowym albo ledwo co powyżej zerowym, bo po prostu no, potrzebujemy iluś tam jakiejś powtarzalności, jakiegoś cyklu nauki, żeby pewne rzeczy opanować we właściwy sposób i tak jest. No i tak to jakby najbardziej chyba widać ciągle w tych dziedzinach, które się coraz bardziej, które ciągle się jeszcze chronią przed takim właśnie partactwem, przed taką, można by powiedzieć, pseudofachowością czy pseudomistrzostwem. Czyli to są nauki ścisłe, to jest sport, to jest muzyka, tak? Gdzie ciągle no, po prostu mistrzostwo się osiąga właśnie przez lata ćwiczeń, przez godziny ćwiczeń. I ciągle jakby tutaj nie da się tego w żaden sposób poszukać, bo ciągle są ludzie, którzy to oceniają, ciągle są ludzie, którzy wymagają jakości,
Być może trochę podobnie jest z wojsku, nie wiem. No im bardziej to wojsko teraz zaczyna być wojskiem prawdziwym, czyli wojskiem walczącym, no to też ci weterani okazują się kimś, kto po prostu ma znaczenie. Ale generalnie rzecz biorąc, nie ma jakości bez karności, nie ma jakości bez karcenia, nie ma jakości bez korekty, nie ma jakości bez dyscypliny, nie ma jakości bez poświęconego czasu, nie ma jakości bez pokory, która jest wymagana do tego, żebyśmy coś po prostu przyjęli napomnienie, przyjęli korektę, poświęcili ileś tam czasu na to, żeby się zmienić i żeby opanować to, co należy we właściwym stopniu, mieć ciągle pokorę do tego, żeby iść dalej i się rozwijać. Coś, co myślę dzisiaj jest rzadkie, coś, co jest niepopularne. Dzisiaj wszyscy są genialni od urodzenia. Jeśli to podważasz, to jesteś po prostu wstrętny, nieczuły i w ogóle niekochany i w ogóle jak ty tak możesz. Oczywiście trochę upraszczam, myślę, że wiecie o tym, ale pokazuję pewną tendencję. Myślę sobie, że w pracy, no po prostu, tak jak zawsze w historii, taki dzisiaj, jakość ma znaczenie, tej jakości nie uda nam się osiągnąć bez właśnie karności i bez przyjmowania korekty, czyli otwartości na karcenie. No i tego nam wszystkim życzę. Również w życiu duchowym, również od Boga, zwróćmy uwagę, ile mamy różnych poleceń, ile mamy różnych wskazówek rozwoju, dojrzałości, świętości. Też pytanie, co z tym robimy, czy rzeczywiście to przyjmujemy, czy to omijamy. Nie jest to proste, bo też dzisiaj chyba takich mistrzów duchowych rzadko kiedy mamy, kogoś, kto by odważył się nam coś powiedzieć. Może też warto to odnowić. Panie, dawaj nam otwartość i pokorę na to, by się uczyć, by przyjąć to, że to trwa, że to jest proces i daj nam, Panie, praktycznie i faktycznie dochodzić do dobrej jakości, do takiej jakości, która właśnie pokazuje, że umiemy się uczyć, Panie, że chcemy być karni, że chcemy dochodzić do tego, co dobre, co piękne, co szlachetne i że potrafimy mieć wierność i posłuszeństwo i pokorę, by to zrobić. Z Bogiem, do zobaczenia.